Sól ziemi. Możecie być zdziwieni, dlaczego nie ma wprowadzenia. Nie chciałem go robić z prostego powodu. Musiałbym skopiować co do sekundy pierwsze kilka minut filmu, którego wstęp, jak i również cała reszta jest po prostu bardzo pomysłowo zrealizowana. Przyznam szczerze, że zdecydowanie bardziej wolę filmy fabularne i dokumentów w swoim życiu widziałem niewiele. Na tym polu mam sporo do nadrobienia. Ale cieszę się, że pewnego wieczora podczas skakania po kanałach zatrzymałem się na obrazie Wima Wendersa. Rozmowy, hałas, odgłosy pracy fizycznej. Cofnąłem się do początków czasu. Czułem, jak w duszach. Sól ziemi to dokument o życiu brazylijskiego fotografa Sebastião Salgado. To zdanie całkowicie wystarcza za opis, który nie wyróżnia się przecież niczym niezwykłym i jest raczej przeciętny i sztandarowy dla tego gatunku. Co więc pozytywnie wyróżnia sól ziemi? Przekonałem się o czymś. Fotografa filmuje się zupełnie inaczej niż pozostałych ludzi. On nie poprzestaje na byciu sobą. Z racji zawodu reaguje używając swojej broni. Aparatu fotograficznego. Wspomniany Wenders, który jest także narratorem filmu, od początku pokazuje nam styl pełen delikatności i wrażliwości. Odpowiada to spokojnemu charakterowi życiowo wyważonego, ale również pełnego empatii Salgado. Tenże spokój i pewnego rodzaju jego osobista seniorska sztuka w przekazywaniu informacji świetnie kontrastuje ze zrobionymi przez niego zdjęciami, które momentami są drastyczne i przyprawiają człowieka o zimne dreszcze. Mąż myje żonę, by ją pochować. Ubierają w strój z koziej skóry noszony w górach. Bardzo młoda kobieta. Z racji zawodu Sebastião film nigdzie się nie śpieszy. Gdy nie opowiada o kolejnych etapach życia Brazylijczyka, przedstawia jego zdjęcia z kolejnych stworzonych przez niego i jego żonę cykli. Efekt jest oszałamiający, gdyż bardzo głęboko i bez żadnej fałszywej nuty możemy wejść w duszę fotografa, obserwując, co starał się tymi zdjęciami oddać i jaką wiadomość chciał przez nie przekazać. W tych oczach jest głębia. Zbliżył się do mnie. Zrobiłem mu zdjęcie. Wkładał palce do ust. Pierwszy raz przeglądał się w lustrze, którym był obiektyw. Podnosił palec, opuszczał. Zaczął odkrywać, że ten obraz przedstawia jego. Tematyka kolejnych ukazywanych zdjęć i cykli Salgado jest bardzo różnorodna. W filmie na takich samych prawach pokazywane zostają zarówno makabryczne zdjęcia Etiopczyków na pustyni, jak i niezmienna od tysiącleci natura fotografowana w trudno dostępnych miejscach. Jest tu czas i na refleksję, i na podziw, i na smutek, i na konstatację piękna, i na zabawną rozrywkę, i na wyciąganie bardzo gorzkich wniosków. Zdrowieją, ale zostały naznaczone na całe życie, bo czegoś im brakowało w pewnych etapach rozwoju. Poprzez burzenie czwartej ściany film nabiera płynności i skraca dystans pomiędzy postaciami na ekranie a widzami. Dzięki temu luźnemu zabiegowi powstaje wręcz rodzinna atmosfera, powodująca to, że tych opowiadanych i opisywanych przez Sebastião fotografii i ich historii słucha się tak, jakby mówił je nam bliski przyjaciel podczas prywatnej rozmowy. Chciałem złożyć hołd wszystkim mężczyznom i kobietom, budowniczym naszego świata. Archeologia ery przemysłowej. Film nie jest jednolity pod względem kolorów. Podczas pokazu zdjęć jest czarno-biały, natomiast materiały dotyczące życia są dostępne dla odbiorcy w kolorze. Jest to kolejny aspekt, który możemy podpiąć pod różnorodność i tym samym ją pogłębić. Barwy działają też pozytywnie dla płynności filmu.
Nie ma tu ostrych przejść z szarości do festiwalu kolorów. Wszystko rozgrywa się raczej po cichu i nie odciąga uwagi od najważniejszego, czyli od Sebastiao, jego zdjęć i wielu zasług jego żony Leli. Dokument wypełniony jest krótkimi pauzami nadającymi mocniejszy charakter zdaniom wypowiadanym przez Sebastiao. Pozwalają nam one także w pełni skupić się na pokazywanym obecnie zdjęciu i kontemplować je po swojemu. Nie można także nie wspomnieć o przepięknej muzyce Laurenta Bettigonda, która cicho i bardzo szczelnie wypełnia te pauzy, wkomponowując się idealnie w obraz. A sąsiedzi z naprzeciwka strzelali do nich. Obozy uchodźców blisko Tuzli. Sól ziemi po prostu urzeka. Swoją prostotą, przyjemnością w odbiorze i precyzją, jaką się ten film odznacza. Nie ma tu miejsca na najmniejsze techniczne potknięcie. Całokształt obrazu, chociażby dzięki wymienionym zabiegom, bardzo przypomina prawdziwe życie. Ciężko chyba o lepszą pochwałę dla dokumentu. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko szczerze i z całego serca polecić tę ukrytą perłę kina i samemu rozwiązać zagadkę, czym jest tytułowa Sól Ziemi. Niezależnie od waszej odpowiedzi, myślę, że będzie ona was w pełni satysfakcjonowała. Film o życiu fotografa? Na początek przypomnijmy pochodzenie tego słowa. W Grece foto oznacza światło, a graphein – pisać, rysować. Fotograf to dosłownie ktoś rysujący światłem. Ktoś, kto raz po raz rysuje świat za pomocą światła i cieni.